Dzień dobry Państwu. Chcielibyśmy Państwu dzisiaj powiedzieć o pewnej inicjatywie legislacyjnej, którą podjął Klub Poselski SLD, a chodzi o zmiany w ustawie o prokuraturze. O tym powie o szczegółach pani poseł Stanisława Przątka i pan profesor Jan Widacki. Na początek pani Stanisława Przątka. Bardzo proszę. Witam Państwa serdecznie. Prokurator Generalny przygotował projekt zmian w ustawie o prokuraturze i ten projekt rozesłał do wszystkich klubów poselskich z prośbą o podjęcie poselskiej inicjatywy ustawodawczej. Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej podjął inicjatywę i w dniu 14 lipca złożyliśmy projekt ustawy do marszałka Sejmu, wnosząc dwie zmiany, o których będzie mówił w szczegółach pan profesor Widacki. Teraz oczekujemy, że pan marszałek Sejmu nada temu projektowi tryb legislacyjny. Jesteśmy przeświadczeni, że jest szansa, żebyśmy ten projekt jeszcze przyjęli w tej kadencji Sejmu. Nas dziwi jednocześnie fakt, dlaczego rząd nie podjął takiej inicjatywy, mimo że docierają takie informacje, że pan prokurator generalny przedłożył projekt także ministrowi sprawiedliwości na początku bieżącego roku. Ponieważ tam projekt nie został podjęty, inicjatywy nie wszczął rząd, my jako klub poselski przejęliśmy projekt i oczekujemy teraz na nadanie mu biegu legislacyjnego i będziemy pracować nad słusznymi propozycjami przygotowanymi przez generalnego prokuratora. I o szczegółach projektu pan profesor Widacki. Proszę Państwa, ten projekt dotyczy bardzo ważnej kwestii. Projekt przygotowany przez prokuratora generalnego. Dotyczy kwestii odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej prokuratorów. Jak pokazuje praktyka ostatnich lat, prokuratorzy są nieodpowiedzialni, nie odpowiadają za swoje czyny. Nie odpowiadają karnie, dlatego że aby mogli odpowiadać karnie, najpierw sąd dyscyplinarny musi im uchylić immunitet. A sądy dyscyplinarne czynią to bardzo niechętnie, kierując się ewidentnie źle pojętą solidarnością korporacyjną. Ja przypomnę, że prokuratura warszawska nie mogła postawić zarzutu panu Święczkowskiemu i panu Ocieczkowi tylko dlatego, że sąd dyscyplinarny prokuratorski nie uchylił immunitetu. Postępowania dyscyplinarne prokuratorów są niejawne i obydwie instancje, w obydwu instancjach są to sądy prokuratorskie, czyli korporacyjne. I pan prokurator generalny, jak widać, uznał sprawę za bardzo pilną i ważną. Skoro przygotował ten projekt i skoro ten projekt przekazał, jak się dowiadujemy, rządowi, a także wszystkim klubom poselskim z prośbą o podjęcie inicjatywy. I co proponuje prokurator generalny? Otóż prokurator generalny proponuje, aby postępowania dyscyplinarne, prokuratorskie były jawne. To jest pierwsza istotna zmiana. I po drugie, żeby drugą instancją był sąd powszechny. A zatem, żeby w drugiej instancji sprawa wychodziła poza korporację prokuratorską. Krótko mówiąc, to postępowanie dyscyplinarne prokuratorów, a także postępowanie dyscyplinarne w celu uchylenia immunitetu byłoby identyczne jak w przypadku sędziów po znowelizowaniu ustawy, bo kiedyś sędziowie też mieli dwuinstancyjny sąd dyscyplinarny, postępowanie niejawne i dwuinstancyjny sędziowski sąd. Także to jest bardzo cenna inicjatywa. Myśmy tam dołożyli jeszcze jedną rzecz. Wzbogaciliśmy projekt pana prokuratora generalnego. Mianowicie prokuratorzy odpowiadają za przewinienia dyscyplinarne, czy tak zwane delikty dyscyplinarne, ale po trzech latach te delikty się przedawniają. Jak Państwo wiecie, postępowania karne w Polsce trwają po kilka lat. Najczęściej jakieś przewinienia dyscyplinarne prokuratorów popełnione w czasie śledztwa i w związku z jego prowadzeniem są ujawnione dopiero w postępowaniu sądowym. I wtedy one z reguły są już przedawnione. Po trzech latach są przedawnione. Także prokuratorzy, którzy prowadzili śledztwo naruszając
zasady etyki zawodowej, naruszając przepisy prawa, procedury, nie odpowiadają, bo zwykle, kiedy te uchybienia są ujawnione, to już czyny są przedawnione. Więc my proponujemy, żeby bieg terminu przedawnienia w odniesieniu do przewinień dyscyplinarnych dotyczących śledztwa zaczął biec dopiero po uprawomocnieniu się sprawy. Czyli jak sprawa zostanie prawomocnie zakończona, to dopiero od tego momentu biegną te 3 lata. I w ten sposób będzie realna możliwość ścigania dyscyplinarnego prokuratorów za ich przekroczenia dyscyplinarne ze śledztwa. Proszę Państwa, sprawa odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej prokuratorów jest problemem poważnym. Jeżeli na to zwraca uwagę prokurator generalny, to widać, że czuje taką potrzebę, że jest bezsilny, nie potrafi uporządkować prokuratury bez tego. Ja przypomnę, że kiedy nowelizowano ustawę o prokuraturze i rozdzielano funkcję prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, co było rzeczą ze wszech miar słuszną, popełniono kilka błędów. Platforma nie chciała likwidacji jednego szczebla prokuratury. W związku z czym mamy prokuratury nadal rejonowe, okręgowe, apelacyjną i generalną. 4 szczeble. Przy czym najważniejsze decyzje prokuratorskie podlegają nadzorowi nie instancyjnemu, a sądowemu. W związku z tym nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia dla 4 instancji, dla 4-szczeblowej prokuratury. Mało tego, powoduje to, że w sumie więcej prokuratorów jest w nadzorze niż prowadzi śledztwa. I nie było w naszym przekonaniu, i tak myśmy w naszym projekcie jeszcze wtedy LIDU proponowali, żeby zlikwidować jeden szczebel, mianowicie prokuratury apelacyjnej. Przy okazji dałoby to prokuratorowi nowemu, apolitycznemu prokuratorowi generalnemu możliwość jakichś zmian kadrowych. To ta możliwość została mu zabrana, dlatego że ostatecznie w ustawie znalazły się wszystkie dotychczasowe szczeble prokuratury. I stała się rzecz jeszcze jedna niedobra w ustawie. Mianowicie zastępcy prokuratora generalnego zgodnie z ustawą są powoływani przez prezydenta na wniosek prokuratora generalnego. W związku z czym pierwszy, apolityczny prokurator generalny jako pierwszą czynność, którą musiał wykonać, to musiał się udać do Pałacu Prezydenckiego i odbyć negocjacje z panem prezydentem. Czyli został wpuszczony od razu w najwyższy szczebel polityki. No i musiał zawrzeć pewne kompromisy. No widzimy, ja tu nie chcę już wymieniać nazwisk, ale ikony prokuratury 4 RP dalej są ozdobą prokuratury polskiej. No więc nasz projekt to jest projekt prokuratora generalnego, uzupełniony, śmiem twierdzić, ulepszony o ten jeden przepis i będziemy apelować do większości sejmowej, do marszałka Sejmu, żeby temu projektowi nadać bieg. Jest szansa uchwalenia tego projektu jeszcze w tej kadencji.